i siejemy właśnie z Tomkiem. Zaczęliśmy siać, już trochę idzie, tutaj kolka jest pita i przyszła pora na tankowanie. Jak się u turowskich sieje? Co powiem? Zajebiście. Całodobowo oporowo. Tak, i zaraz będziemy jeść też pizzę, bo z małym będziemy jechać, więc do zobaczyska. Jechać, do bardzo mocy. Masz szmatę jakąś? Ja nie to podam ci się. Nie, ty nagrywasz, kurwa! Co za to byś się wziął? Za roboty byś się wziął. Już to za pompę, bo moja jogę. Co ona taka ciepła? Zaraz ryja dostaniesz, kurwa. Klima w końcu jest jak 16. Latem ciepło, zimą zimno, kurwa. Akurat jeszcze w te upały się musiało zjebać, kurwa. Nie ma kiedy, nie? Teraz chłodno, ale co? Mógł tyle, kurwa, że pająki przydają. I mamy kolejny zasyp, już drugi, jak ja jestem na polu. Mamy godzinę czwartą, no i oporowo całodobowo siejemy. W dół. Dobra. Przerwało mi tam nagranie, bo tego... Już miejsca na telefonie nie miałem, ale już mam. No i kolejny kawałek mamy skończony. Jedziemy teraz na jeszcze, tutaj mamy dwa i później uciekamy na duży i zostanie u pomidora mały i kończy wszystko. Że będzie ciężko, żeby to wlazło. Musi wejść, upcha się i wejdzie. Dawaj! I zaczynamy siebie, chłopaku. Tu! O kurwa! Tutaj to jest tego, ale ponoć jest dobrze, fajnie się sieje. Siejemy w striptilu. Rzepak. Trzeci rok teraz będzie, jak siejemy. No i jesteśmy z tego zadowoleni. No i jak najbardziej na takie piaskiste gleby to się jak najbardziej sprawdza. Tutaj mamy zestaw Deutscha 250 TTV, Czajkowski oczywiście, 3 metry, no i tak, siejemy odmianę, kurde, muszę pójść na strzepę, zaraz zobaczę. No i tu ogień, nie sieje sobie, no, tutaj nie było randapowane, ale Tomek mówi, że i mamy postój w sklepie. Tutaj ja ładowareczką, Tomek tutaj Deutschem. Zatrzymaliśmy się w sklepie GS, Oława, Minimarket, tego. No i jedziemy na pole. Dzisiaj ostatnie 14 hektarów striptilu. Z tej nocki już nic, żebym nie nagrał tam więcej. Bo tego. No bo tak wyszło, niech auto sobie przyjedzie. Ale nagrywamy sobie dzisiaj. Kolejna ta sama sytuacja, jak z kombajnem, tak teraz z traktorem, kurwa. U mnie idzie. A chuj, jedź po aucie, niech spierdalają, się nauczą, kurwa. Ten akurat tu może stać, ale ci na drodze nie.
Nagrywam, a ty krawędzisz odbijać ode mnie te. Do traktoru. No lekki, do tego jedno bierzesz. O kurwa. Zarzuć se tego, tylko lekko, kurwa. Tak, żeby ci pół worka się zrobił. Ładnie tak sio trzeba wykorzystywać. Idzie jak zły. Chujowo, pole nie... To za gruda tu zostaje i pizda, kurwa. Panie, jak robota idzie? Kurwa, co to ma być taki kurwa dziadostwo? Ani kurwa uciągnąć się nie idzie, sama trawa kurwa. Gdzieś był wcześniej? Kurwa, to powinien być popryskane. Co się kurwa cieszysz? A tam kurwa, no widzisz, no odjebaliśmy. Negusy, no, kurwa, ja nie tego. No i siema, i siejemy dalej w striptilu. Ten rzepak jeszcze, mamy tutaj cięższą trochę tą ziemię, więc tu jest troszkę problem, bo no dojść ma troszkę ciężko, no ale no co? Działamy dalej, nie poddajemy się i będziemy napierdziulać hektary. Tu zostało ostatnie pole, to 14 hektarów, resztę siejemy swojego. Już nie pasowo. No i pokażę wam coś, jak on idzie. No ciężko ma, ciężko ma. Ale jakoś daje radę. Mały mu uprawia. Znaczy uprawia, tak lekko tylko od wierzchu. Ale już to wygląda, bo wczoraj zostawiał bez grudę taką, no a teraz to wygląda ładnie. Na pewno lepiej jak tam, zaraz wam pokażę tam. Tutaj mały idzie jak zły. Patrzcie na chłopaka. Daj mu kurwa, to ma się palić kurwa, może palić nie, ale dobra. Zaraz będą nawracać obydwoje, to coś do miniaturki może się uda. Nawrócaj, nawrócaj. Mały zwolni trochę. O! O tak! I teraz to tak! Pa jak idzie, kurwa, jak zły. Idę wam pokazać. Ja ładowarkowy, na spokojnie. Nie ma co się przedrzeźniać.
Także dzisiaj to wygląda tak. No chodźcie, pokażę wam, jak wyglądało wczoraj. No wczoraj tutaj, no tu jeszcze jako tako, tylko to chyba jest dzisiaj. Tylko to wczoraj to było tu, nie? No o. Tu naciągnęło trochę ziemi. Ładowarką to podrówną. Pojadę po tym, później będę pryszko i to na ścieżce wyjdzie. O. I na przykład coś takiego. No i ziarnko wpada tu. No i przez taką grudę, jak tu leży, ono nie ma się prawa tutaj, kurwa, nic zrobić. O, o. Po prostu ono tu nam nie wyjdzie. Głęboko wpadnie, ziarnko jest małe i nie wyjdzie. I dlatego wczoraj musieliśmy odpuścić akcję. Już było późno. Już się nie opłacało ściągać małego na pole. Już w ogóle nie szło borowca. I od rana stwierdziliśmy, że od rana będziemy działać. Nigdzie nigdzie jest ok, ale ta gruda była, nie ma co gadać. Jest. No dobra. Idę do swojego Batmobila. Rosa już lekko puszcza. Także zaraz będzie szło też jeszcze lepiej na pewno. Elegancko siejemy. Stanąłem na chwilę. Zajmowałem Jackowi telefon, żeby wam pokazać to. Patrzcie, a ja coś se chrapię. Tu składał się jak scyzoryk tej ładowarce.